Witajcie. Teraz chcieliśmy Wam pokazać, jak wygląda praca tego Volvo, co tak hałasowało z tą upaloną turbiną przez lejące wtryski. Tak przypomnę, że w samochodzie zregenerowaliśmy wtryski, zregenerowaliśmy turbosprężarkę. Teraz odpalimy Wam to autko, przygazujemy parę razy, zobaczcie, jak to fajnie sobie teraz pracuje. Paweł, skocz do środka, odpalimy. Tak jak mówiłem, zregenerowane turbo. Tutaj macie turbinkę, wszystko czyściutko złożone. Tutaj macie wtryskiwacze, które też były robione. Samochód parametry trzyma wzorowo, ale żeby Wam to jeszcze udowodnić, klient co prawda nam tego nie zlecał. Wjedziemy sobie autem na hamownię i zrobimy pomiary, bo kilka razy jakiś tam TikToker podważał to, że po regeneracji turbiny nie wstają, turbiny źle chodzą, są głośne. Także już widzicie, że jest cichutka, a zaraz jedziemy na rolki i zrobimy pomiary auta. Też Wam pokażemy, jak to wyszło po wszystkim. To wjeżdżamy już na hamownię. Zaraz będziemy robili pomiary, także będzie wszystko ładnie pokazane, jak samochód chodzi po regeneracji wtrysków i po regeneracji turbosprężarki. Autko zmierzone i teraz proszę zobaczcie wykres. Już Wam tutaj go przybliżę. Po regeneracji wtrysków, po regeneracji turbosprężarki 109-konne Volvo 1.6 HDI 115,8 konia oddało mocy. Wykres w porządku. Mamy 268 Nm, czyli też 10 Nm więcej niż fabryka dała. No i teraz zobaczcie sobie, jak wstaje turbosprężarka. Turbosprężarka wstaje później i wstaje źle. Tutaj macie 1800 obrotów i w tym miejscu ta turbosprężarka już zaczyna wstawać. Idzie sobie i w zakresie 2100 obrotów osiąga już maksymalny moment obrotowy. Także spójrzcie, ocencie sobie, jak to wszystko wygląda, jak to jest naprawione i obalamy kolejny mit internetowy, w którym internauci po złych doświadczeniach z firmami regenerującymi wtryski czy tam turbosprężarki twierdzą, że turbiny nie wstają, że nie warto, że ta regeneracja jest słaba. Nie jest słaba, macie wykres hamowni, zobaczcie, jak fajnie samochodzik sobie moc oddał. Pozdrawiam serdecznie, miłego oglądania i do następnego.